Tarnobrzegu już po raz 43 odbył się bieg Siarkowca. To jeden z najstarszych biegów w regionie, który ma ogromne tradycje. W tym roku pogoda dopisała, co przełożyło się na świetną frekwencję. Tylko w biegu głównym udział wzięło blisko 250 biegaczy. Dodatkowo w centrum miasta przygotowano biegi dla osób niepełnosprawnych, przedszkolaków, dzieci i młodzieży. W sumie udział w tegorocznej imprezie wzięło ponad 500 osób. Najważniejszym wydarzeniem był tradycyjnie bieg główny na 10 km. Start zlokalizowany był w Machowie, a meta znajdowała się na placu Bartosza Głowackiego. Wydarzenie jest organizowane przede wszystkim przez klub biegacza Witar oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. Dzisiejszy dzień udowadnia, że coraz więcej jest miłośników biegania, a o to przede wszystkim nam chodzi w naszym klubie, żeby rozbiegać nie tylko lokalną społeczność, ale w ogóle, żeby ludzi w Polsce przybywało, jeśli chodzi o bieganie, bo to jest samo zdrowie. Dzisiaj jest dosyć taka ciepła pogoda, wysoka temperatura i te warunki nie sprzyjają bieganiu, ale widzę, że tu wszyscy w dobrej kondycji kończą tą naszą imprezę. Cieszę się tym bardziej, że są nowi ludzie, przyjeżdżają ludzie ze Śląska, przyjeżdżają ludzie z Krakowa tradycyjnie już i z wielu innych regionów, Nowa Dęba, oczywiście Stalowa Wola, no i coraz więcej Tarnobrzeżan startuje. Mimo dużej konkurencji i wielu imprez biegowych, tegoroczna edycja pokazała, że bieg Siarkowca ma swoją markę. To bieg z historią w tle, który przypomina o tym, że to siarka i przemysł siarkowy zbudowały Tarnobrzeg. Kiedyś był to tylko bieg główny, ale od kilku lat organizowane są również biegi dodatkowe. I to cieszy chyba najbardziej. Przypominam sobie pierwszy raz, jak rozpoczynaliśmy biegi dla dzieci w ramach biegu Siarkowca, bo na początku to był bieg stricte tylko na dystansie 10 km. To było zaledwie 30, 40 do 50 biegaczy. A teraz z roku na rok coraz więcej młodzieży melduje się tutaj, biega na różnych dystansach takich, które przygotowujemy im podczas naszego biegu. To szczególnie cieszy. Bardzo się cieszę, że coraz więcej młodzieży garnie się do uprawiania tej dyscypliny sportu. Jednakże martwi mnie fakt, że nie ma możliwości tutaj w Tarnobrzegu trenowania. Nie mamy nawet boiska lekkoatletycznego, nie wspomnę już o stadionie lekkoatletycznym. Jesteśmy jedynym miastem, byłym wojewódzkim, który takowego stadionu nie posiada. W tym roku w biegu głównym najlepszy okazał się stały bywalec biegów w naszym regionie Andrzej Starzyński, który uzyskał czas 30 minut i 54 sekundy. Wyprzedziło 24 sekundy Sylwestra Lepiarza. Obaj panowie reprezentują klub LKB Rudnik. Najlepszy Tarnobrzeżanin, czyli Michał Wojciechowski, zajął 5. miejsce. W kategorii kobiet najlepsza była Anna Majka z Rzeszowa. Jakie warunki panowały na trasie? Pomimo, że jest piękne słońce, ale nad jeziorem dosyć mocny wiatr. No i to słońce też jest takie dla nas nieprzyjemne, bo tydzień temu było zimno, wiecznie i ponuro, no i nas trochę tak opaliło. Dzisiaj wystawialiśmy cały klub. Te dzieciaki, które mogły, miały czas i chęci, biegły w biegach dziecięco-młodzieżowych, natomiast trójka reprezentantów starszych mastersów biegła w biegu głównym 10 km. We wszystkich nie uczestniczyłem, ale nie pamiętam, no, który to jest bieg, nawet to bym tak mniej więcej, no to na pewno 35 na pewno zaliczyłem, no. Trasa jest taka, jaka powinna być, jeden podbieg tu koło cmentarza, to znaczy, jakby był wcześniej, to by było lepiej, no, a że jest kilometr przed metą, to trzeba troszkę wypróć siebie. W tym roku w biegu głównym pobiegło blisko 60 uczestników z Tarnobrzega. Nie mogło oczywiście zabraknąć legendy tarnobrzeskiego biegania. 82-letniego Zdzisława Karpińskiego, który wciąż zachwyca formą i swój start zakończył z powodzeniem. Na starcie był także tarnobrzeżanin, który specjalnie na bieg przyjechał aż z Londynu. No bo stąd pochodzę, nigdy jeszcze nie biegałem w biegu Siarkowca, także chciałem go zaliczyć, co też mi się dzisiaj udało. Znana trasa, bo biegłem nad Wiślański, także to jest ta sama trasa, tylko krótsza. No pogoda dzisiaj trochę dała mi się we znaki, myślę, że nie tylko mi, także gdyby nie, bardzo ciepło, także nie było mowy o życiówkach, nie? Trudno to porównać, akurat biegłem London Marathon, chyba najsłynniejszy bieg, nie ma co porównywać, i dystans,
i publiczność. No niemniej jednak, no tutaj jestem u siebie, nie? To ja jestem tarnobrzeżanin. Ta dziesiątka jest bardzo fajna, bo jest już to objętościowa, czyli możemy troszkę bardziej popracować nad wybieganiem. Natomiast jeszcze jest na tyle szybka, że możemy się troszkę spiąć i zrobić sobie zakresy i tempówki. Każdy biegacz miał swój cel, a dla większości była to po prostu forma treningu i radość płynąca z tego, że udało się w dobrym czasie pokonać trasę. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, a na najlepszych w poszczególnych kategoriach wiekowych czekały także puchary. Jak swoje starty oceniają biegacze? Nie no, trenować to trzeba, no bo bez treningu to można przejść tam w godzinę 10 czy w godzinę 15. Ale chcąc zrobić czas poniżej godziny, to trzeba już coś trenować. Był taki, jak ja chodziłem do pasażówki, był czwórmój lekatetyczny i to tak zaszczepiłem się. Tam było 50 metrów skok dal, z wyższy rzut piłeczką palantową, później w szkole średniej, w wojsku i to zostało. No. To jest tak jak nigdy narkotyków nie zażywałem, ale to jak narkotyk ciągnie. Jeżeli chodzi o bieg siarkowca, to dla mnie był bardzo, jakby pierwszy raz, bo byłem debiutantem. Trasa bardzo szybka, no kondycyjnie no na bardzo dobry tak oceniam, bo przede wszystkim jakby można by było powiedzieć, ja to traktuję jako trening przygotowawczy pod Runmageddon Crispinów, bo za 2 tygodnie biegam. No bardzo szybko można było rozpocząć. Każdy miał swoją strategię, ja też miałem swoją strategię. No bardzo fajnie. Teraz to byle do Runmageddonu, do Krakowa, a potem to być może bieg nocny. No i być może bieg nadwiślański.